Uważam, że część biznesu i polityków w ogóle sobie szykuje płynność na wyjście teraz dzięki kredytowi 2%, bo się rynek rozkręcił. Niewątpliwie, jeśli ktoś ma coś na sprzedaż nieruchomościowo w Polsce, to jest w stanie to zrobić obecnie. I potem, w momencie, kiedy oni zrzucą te torby. Będzie mowa o katastrze. Zobaczymy, czy od pierwszej nieruchomości, czy od drugiej, jak to będzie rozegrane, do drugiej na pewno. Natomiast w tym kierunku pójdą jest w Polsce 20 milionów nieruchomości. Żadna nie ma kół, żadna nie odjedzie. Można to przecież pięknie wycenić, nałożyć 1% rocznie i pozyskać 50, 100 miliardów rocznie do budżetu.